Przed 1000 lat Suwalszczyzna znajdowała się we władaniu Jaćwingów, których upadek nastąpił w 1283 roku. W początku XV wieku obszar ten znalazł się w Wielkim Księstwie Litewskim. Niedostępne puszcze na wiele lat stały się terenem książęcych i królewskich łowów. Z upływem lat władcy zaczęli nadawać dobra możnym. Na obrzeżach puszcz powstały pierwsze osady i wsie, a w ich głębi budy rudników, smolarzy i bartników.